Reprezentujesz tylko jedną postać wśród różnorodnych, szukających czyjejś sławy. Unikaj frustracji, asymiluj sztukę stania się nieodpartym, do tego pozostań do końca, nie bądź słaby. Jedną z głównych podstaw stoicyzmu jest uświadomienie sobie, że nie możemy kontrolować działań i opinii innych. Nie oznacza to jednak całkowitej obojętności na opinie innych. Wręcz przeciwnie, dążenie do stoickiego kontekstu oznacza otrzymywanie podziwu i szacunku za pomocą cnotliwych czynów i nienagannej etyki. Kiedy jesteśmy kochani, udaje nam się osiągnąć pokój społeczny oparty nie na pustym poszukiwaniu pochwały, ale na rozwijaniu autentycznych relacji. Uznanie, które inni od nas otrzymują, nie jest konsekwencją sztuczek lub manipulacji, ale raczej życiem, które żyje zgodnie ze stoickimi wartościami, gdzie cnota i uczciwość kierują naszymi decyzjami. Ponadto stoickie pragnienie nie wiąże się z ciągłym poszukiwaniem zewnętrznej aprobaty. Powstaje raczej spontanicznie jako wynik naszych własnych działań w harmonii z cnotą. Prawdziwym stoickim dążeniem jest zatem dążenie do doskonałości moralnej, pozytywnego wkładu w społeczeństwo i rozwijania reputacji opartej na solidnych zasadach. Będąc pożądanymi ludźmi w stoickim kontekście, czerpiemy wymierne korzyści z dążenia do osobistej poprawy. Interakcje społeczne wzmacniają naszą zdolność do stawienia czoła emocjonalnym przeciwnościom, oferując dodatkowe wsparcie w trudnych czasach życia. Ponadto pozytywny wpływ, jaki wywieramy na innych ludzi poprzez nasze cnotliwe działania, pomaga stworzyć wokół nas bardziej współczujące i oparte na współpracy środowisko. Należy podkreślić, że pragnienia stoickiego spokoju nie należy mylić z dumą lub arogancją. Stoik dąży do podziwu nie ze względu na swoje ego, ale dlatego, że przyczynia się do dobrobytu społeczeństwa. Rozumie, że będąc pożądanym, ma cenną szansę zmotywowania innych do podążania ścieżką cnoty. Dążenie ludzi do filozofii stoickiej wynika naturalnie z naszego oddania życiu ze znaczeniem i celem. Kierując się stoickimi zasadami, nie tylko dążymy do wewnętrznego spokoju, ale także stajemy się inspirującymi przykładami dla tych, którzy szukają tej samej ścieżki. W ten sposób stoickie pragnienie wykracza poza zwykłe poszukiwanie aprobaty społecznej i staje się środkiem szerzenia cnoty i mądrości w naszej filozoficznej podróży. Ten podstawa stoickiego pragnienia jest wspierana przez cnotę i etykę, solidne filary, które kierują działaniami człowieka. Nie jest to przesadna prośba o uwagę, ale raczej prawdziwa konsekwencja życia przeżywanego zgodnie ze stoickimi zasadami. Bycie pożądanym w tym kontekście oznacza osiągnięcie szacunku i podziwu dla cnotliwych czynów oraz uczciwość. Stoik zdaje sobie sprawę, że nie może kontrolować opinii innych ludzi, jednak przyznaje, że jego wybory wpływają na to, jak postrzegają go inni. Dlatego stoickie dążenie powstaje organicznie, gdy cnoty takie jak odwaga, sprawiedliwość, mądrość i wstrzemięźliwość są konsekwentnie praktykowane. Te cechy nie tylko wzbudzają zainteresowanie, ale także stanowią solidną podstawę dla autentycznych i trwałych relacji. W stoicyzmie pragnienie nie oznacza obsesyjnego poszukiwania pochwały lub pochlebstwa. Zamiast tego chodzi o świadome dążenie do osiągnięcia doskonałości moralnej, która wykracza poza powierzchowne przejawy. Podziw osiągnięty przez przestrzeganie zasad stoickich jest zatem potwierdzeniem nie ego, ale harmonii między przekonaniami i działaniami. Stoickie wyszukiwanie nie zależy od ciągłej potrzeby zewnętrznej weryfikacji. Przejawia się to jako spontaniczny wynik satysfakcjonującego życia, w którym człowiek stara się być żywym przykładem stoickich zasad. Pozytywny wpływ wynikający z tego pragnienia cnoty generuje cykl wzajemnego szacunku i inspiracji, wzmacniając pożądaną pozycję w społeczeństwie. Podążając stoicką ścieżką, pragnienie przejawia się nie tylko poprzez akceptację społeczną, ale także przynosi korzyści emocjonalne i psychologiczne.
Łączenie się z innymi ludźmi, które opiera się na wzajemnym podziwianiu cnotliwego życia, zwiększa zdolność ludzi do emocjonalnego przezwyciężania. Opierając się na wspólnej cnocie, stoicka społeczność tworzy sprzyjające środowisko dla indywidualnego rozwoju i wzmocnienia ważnych relacji. Ważne jest, aby zrozumieć, że stoickie pragnienie nie jest grą zjawisk, ale prawdziwym wyrazem istoty człowieka. Stoik stara się być pożądany nie za pomocą sztuczek lub fasad społecznych, ale raczej za pomocą prawdziwej uczciwości i autentyczności. To dążenie nie tylko wzbogaca osobiste podróże, ale także pomaga w budowaniu bardziej etycznego i współczującego społeczeństwa. Według stoicyzmu dążenie do ludzi jest naturalną konsekwencją dążenia do cnoty i kultywowania wzorowej moralności. Jest to sugestia, aby zachęcić innych do podążania ścieżką mądrości i uczciwości. Stoickie dążenie wykracza poza pozory i staje się żywym świadectwem filozoficznych zasad, które kierują ścieżką osobistego odkrycia i rozwoju. W tym momencie przejmujesz centralną rolę w fabule swojego istnienia, odmawiaj bycia zwykłym obserwatorem. Zaangażuj się, udostępniając poniżej ten film ze swoją tożsamością jako stoika i zobacz, kto wchodzi w dialog. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, aby nie przegapić cennych pomysłów, którymi wkrótce się podzielę. W przestrzeni komentarzy dostarczyłem Ci scenariusz, który kierował moją własną podróżą do stoicyzmu. Ten przewodnik zawiera kompleksowe rozwiązania dla Twoich zapytań. W ten sposób dokonaj ostatecznego przejścia do stoicyzmu już teraz.